Kazimierz Marszewski z redakcji Boles Info. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest prezes Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego, wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Łuczkowski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 10 lat ma towarzystwo. Ile się Pan dorobił na tej siatkówce? Panie Kazimierzu, nic się nie dorobiłem, bo poza tym, że dużą satysfakcję. Dorobiłem się bardzo dużej satysfakcji z tego, że klub 10 lat trwa. Bo jak zakładaliśmy Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie, miało to miejsce 5 grudnia 2012 roku. 17 osób, pamiętam jak dziś, zleciało te 10 lat, nie wiadomo kiedy. Nawet w najśmielszych marzeniach nie myśleliśmy, że tak nam się to rozwinie. Tak naprawdę do 17 zapaleńców spotkało się na ulicy Ogrodowej, założyliśmy stowarzyszenie i dalej poszło. Dzisiaj tak trwa do dzisiaj. No ale wie pan, ja to wszystko rozumiem, tylko jest pan 10 lat prezesem, nie? I to jak prezes się nie dorobił, no to niemożliwe. To niemożliwe właśnie, ale w organizacjach, stowarzyszeniach NGO, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie ma takiej możliwości. Ja generalnie rzecz biorąc nie pobieram za to żadnego wynagrodzenia, tak? Jest to funkcja od początku do końca, funkcja społeczna. No super. Panie prezesie, 10 lat to szmat drogi. Mhm. Ilu zawodników się przewinęło, trenerów, kibiców, jak by pan to ocenił w ogóle? Bardzo duża rzesza zawodników. Jeżeli najprościej będzie o trenerów, przynajmniej pierwszego zespołu. Jeżeli chodzi o pierwszy zespół, w chwili obecnej mamy trzeciego trenera. Tak? Pierwszym trenerem był Krzysztof Mosiąc, mój zastępca, wiceprezes, któremu z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję, że ze mną 10 lat wytrzymuje. Super człowiek, ja nie jestem łatwy w obyciu, a siłą spokoju, ciężką pracą, którą wkłada, wytrzymuje ze mną. Bardzo dużo serca poświęca to, co robi, także Krzysztof, serdecznie dziękuję. Pierwszy trener, zarazem wiceprezes, drugim trenerem był Marcin Sobczyszyn, a obecnie jest Robert Walkowiak, który z nami od początku, były zawodnik, prowadzi zespół trzecioligowy, a poza tym mamy trenerów grup młodzieżowych. W chwili obecnej kadetów, czyli juniorów młodszych, prowadzi Adrian Gracz, prowadzi Tomasz Włoszczyński, grupę mini siatkówki prowadzi Adrian Graczyk, a grupę naborową klasy 1-3 prowadzi właśnie Krzysztof Mosiąc. W gminach pomagają nam nauczyciele jeszcze. Towarzystwo nie kojarzymy tylko z pierwszą drużyną, tylko to towarzystwo rozwija również siatkówkę wśród młodzieży, wśród dzieci. I wśród dorosłych. Wśród dorosłych. Panie Kazimierzu, jeżeli chodzi o Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie, zaczynamy w wieku 7 lat. A kończymy na takich bardzo mocno dorosłych ludziach jak ja, tak? Bo to na początku mamy grupę naborową, którą, jak powiedziałem, prowadzi Krzysztof Mosiąc, a na końcu mamy BTS Masters, który ja występują i koledzy w moim wieku i ciut niewiele młodsi pasjonaci piłki siatkowej. Także spektrum od 7 do 57, tak? Czyli inaczej mówiąc, siatkówka łączy pokolenia. Łączy pokolenia. Ponadto w klubie wszyscy są ważni, tak? Zaczynając od tego najmłodszego zawodnika siedmioletniego, skończywszy na tym najstarszym, poprzez kibiców, którzy przychodzą do nas na mecze, bo to też są nieodłącznym elementem i bardzo ważną układanką w klubie. Nie ma rzeczy ważnych i mniej ważnych. Ważni są główni sponsorzy, tytularni sponsorzy, ale ważni są też kibice, którzy przychodzą, bo tak naprawdę robimy to dla nich, bo mnie bardzo cieszy, jak przychodzą kibice na mecze i jest dobra zabawa. Nie zawsze się wygrywa, wiadomo, że chciałoby się wszystkie mecze wygrywać. Ja rozumiem, że ważny jest też patron medialny, nie? Patronat medialny też jest bardzo, 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 bardzo ważny. W chwili obecnej Państwa redakcja sprawuje patronat medialny nad nami. Też współpracujemy z telewizją Bolesławiec w chwili obecnej, która relacjonuje nasze mecze. Jeżeli mówimy o dziesięcioleciu klubu, w pierwszych latach inna redakcja, muszę ją tutaj wymienić, istotne, współpracowała z nami. W chwili obecnej Państwo współpracujecie, także jestem bardzo się cieszę z tego powodu, że szerokie spektrum z nami popracuje. Dużo mieszkańców lubi siatkówkę. Siatkówka to nie tylko jest gra na hali, ale również
plażówka, mini siatkówka, no wszystko, co jest związane z tą piłką, żeby ją odbijać rękami, a nieraz nawet można i nogami. Tak? Można i nogami. Parę lat temu starsi zawodnicy pamiętają, że te przepisy piłkę siatkową były bardzo rygorystyczne i nogą odbicie było niedozwolone, tak samo jak drugie przyjęcie nie było dozwolone na palce i tak dalej. Od wielu, wielu lat przepisy idą w tym kierunku, aby uatrakcyjnić jeszcze coraz bardziej siatkówkę, aby była coraz gra była dynamiczna, ale też żeby ją nie przerywać, tak? Żeby jak najmniej było przerw w tej grze. Reprezentujecie jakby jedną stronę tej siatkówki w Bolesławcu, czyli stronę męską. Nie słyszałem przynajmniej, żebyście zakładali drużynę żeńską. Czy coś takiego się dzieje w Bolesławcu? W Bolesławcu jak najbardziej. Powiem tak, myśmy od samego początku mamy sekcję męską, tak? Jeżeli chodzi o kobiecą siatkówkę, prowadzi to Top Bolesławiec, pan Tomasz Medyński, którego bardzo serdecznie z tej strony pozdrawiam, bo też na co dzień współpracujemy, prowadzi grupy żeńskie, grupy kobiece. Ja osobiście wiele telefonów otrzymuję od rodziców młodych dziewcząt, czy wiele pań dzwoni do nas z zapytaniem, zawsze odsyłam do Tomasza. My się skoncentrowaliśmy na męski, aczkolwiek zastanawialiśmy się nad grupą żeńską, próbowaliśmy współpracy z gromadką. Nie wiem, może 10 lat minęło, może jakieś nowe otwarcie zrobimy, ale do chwili obecnej nie na ten temat. No, gra mieszana też jest ciekawa. Miksy tak, też są ciekawe. Ogólnie piłka siatkowa jest bardzo ciekawą grą, w której mamy bardzo dużo sukcesów. Widać to, że nawet nasza publiczność, która przychodzi na mecze, jest taką wytrawną publicznością, która się zna i widać, że ludzie przychodzący, oprócz tego, że świetnie dopingują, też się bardzo dobrze znają na siatkówce. Żeby taki klub istniał, ile potrzeba pieniędzy na utrzymanie takiego klubu w skali miesięcznej, rocznej? No właśnie. Finanse są zawsze ciężkim tematem. Ja mogę powiedzieć tak, żeby jakby skalę tutaj podać i to najlepiej byłoby na przykładzie zespołu męskiego, tak? Że zespołów męskich, czyli jeżeli przyjmiemy, że żeby zespół występował w lidze centralnej. My gramy w lidze dolnośląskiej, gramy na chwilę. O, teraz ładnie, bo gramy w pierwszej lidze. W pierwszej lidze dolnośląskiej. Jak mam panu prywatnie powiedzieć, jako wiceprezes i członek zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej, byłem do tej nazwy sceptycznie nastawiony, ale jednak większość zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej było za tym, żeby jednak nazwę była jako pierwsza Liga Dolnośląska. Bo przypomnę państwu, że mamy plus ligę, mamy pierwszą ligę oraz mamy cztery grupy drugiej ligi i to są rozgrywki centralne prowadzone przez Polski Związek Piłki Siatkowej. W 16 województwach wszystkie związki regionalne prowadzą swoje rozgrywki i niektórych jest... Jak pan powie, bo to, żeby nie wymienić, bo to się pogubimy wszyscy. Ile utrzymanie waszej drużyny kosztuje? Naszej drużyny takiej trzecioligowej kosztuje w granicach 60-70 tysięcy. Tak? Na co te pieniądze są wydawane? Te pieniądze wydawane są wynajem hali. Bardzo dużo nas kosztuje wynajem hali. Sędziowie, opłaty organizacyjne do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, licencje, badania lekarskie, obsługa medyczna, transport. Widzimy dzisiaj, zawodnikom płacicie za mecze? Nie płacimy zawodnikom. Nie płacimy za mecze. W drugiej lidze są stypendia i wtedy tam takie stypendia, owszem, ale tutaj na tym poziomie nie płacimy. Transport i hale sportowe bardzo dużo kosztują. Widzimy wszyscy, jak paliwo idzie w górę. Nie wiem, co będzie w tym roku. Siatkówka ma to do siebie jeszcze, że jeździmy po całym województwie. I jeżeli mamy 200 kilometrów w jedną stronę zrobić i drugą, no to ten transport musi kosztować, no niestety, tak? Jasne. Sponsorzy. Kto generalnie jest największym sponsorem waszej siatkówki? Powiem tak. Jeżeli chodzi o... Najlepiej to mówić w przeciągu 10 lat, bo mamy 10-lecie, w którym się spotkaliśmy. Bardzo realizujemy zadania publiczne, w związku z tym korzystamy z dofinansowań samorządu. Tutaj podziękowania dla samorządu miejskiego, czyli realizujemy zadania publiczne, czyli korzystamy z dofinansowania gminy miejskiej Bolesławiec. Gminy
Bolesławiec, dla ułatwienia, Wiejski, chociaż to jest bardzo potoczna, tak. Bardzo potoczna nazwa. Gmina Bolesławiec. Gmina Bolesławiec, tak, gmina Bolesławiec. Okazjonalnie też, jeżeli chodzi o powiat, realizujemy, jeżeli mamy jakieś zawody do zorganizowania typu turnieje też przez ten okres 10 lat, jeżeli pamięcią się... Ale to raczej są turnieje dla dzieci, dla dzieci, dla młodzieży, tak, to są piłka plażowa, parę turniejów organizowanych. No i w zgromadki, jeżeli chodzi o samorząd gromadki, też nas wspomagał, bo też dla dzieci i młodzieży prowadziliśmy zajęcia. To jeżeli chodzi o samorządy, tak? Czyli mamy cztery samorządy. Jeżeli chodzi o sponsorów prywatnych, jest bardzo, bardzo duża lista przez tych 10 lat. Nie chciałbym nikogo pominąć. Powiem tych, którzy są sponsorami tytularnymi i głównymi, którzy przez 10 lat są. Czyli wiadomo, że Elektros, bo jest Elektros jest tytularnym zespołem i nikt sobie nie wyobraża dzisiaj, jakby BTS mógł istnieć bez Elektrosu. Elektros jest od samego początku. No, zresztą zawodnicy nazywani są elektryczni. Nie? Elektryczni, nie, tak. Elektros, Dominik. Klinika Dominik Chodyra, który nas wspomaga też od początku, Jacek Matczak, Kilary o okulary i wiele pomniejszych firm, nie chciałbym nikomu tutaj jakby ująć, ale jest ich bardzo wiele, które przez 10 lat nam pomogły i teraz nie ma ważniejszych i mniej ważnych, bo ci, co nawet na początku, ja pamiętam, nawet drobnymi kwotami nam pomagali, żebyśmy sędziów, bo gdy rozpoczynaliśmy, nie mieliśmy żadnych pieniędzy, to nawet kwota 400 czy 500 zł, żeby opłacić jedne rozgrywki, jedne zawody sędziowskie, były bardzo dużo dla nas, bo dzisiaj jakby tych nie było 500 zł, to by nas nie bylibyśmy w tym miejscu. Czyli ja serdecznie wszystkim dziękuję, lista jest bardzo długa i te 15 minut by nam nie starczyło. Ja wiem, ostatnio pozyskaliście nowego sponsora, o nazwie BTS się dowiedziałem, tak? Tak, jest BTS, zbieżność nazw, udało nam się pozyskać. Jest to duże konsorcjum międzynarodowe z przeważającym udziałem koreańsko-słowackim, budującym w strefie osłej swoje zakłady. Myślę, że to bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Panie prezesie, jakie są cele na następne dziesięciolecie? Czy chcemy mieć w Bolesławcu drugą ligę, pierwszą ligę, no już o wyższej nie mówię klasie. Jakie zakładacie sobie cele i jak chcecie je zrealizować? Powiem tak, cele mamy takie, że na pewno chcemy cały czas rozwoju piłki siatkowej, czyli generalnie rzecz biorąc szkolić dzieci i młodzież, bo czym więcej jest szkolenia, tym większa szansa jest, że ci zawodnicy będą u nas występować, będą w Bolesławcu. I to jest szkolenie dzieci i młodzieży, cel podstawowy, a jeżeli chodzi o seniorską zespół, myślę, że gromadzimy środków, tak to powiem, tak, gromadzimy środki finansowe, które, jeżeli ten zespół będzie w tym roku, uda mu się grać w barażach i awansować, myślę, że zbudujemy budżet na drugą ligę. Budujemy budżet na drugą ligę. Jestem dobry, myśli, że się nam to uda, ale zawodnicy muszą niestety w sposób sportowy, bo w inny sposób sobie nie wyobrażamy awansu do Ligi Centralnej jak w sposób sportowy. Jasne, nie grają przecież sponsorzy, tylko grają zawodnicy. Czy mamy wystarczająco dobrych zawodników, żeby awansować do drugiej ligi i potem jeszcze walczyć dalej w tej lidze? Myślę, że mamy wystarczająco dobrych zawodników, aby w trzeciej lidze powalczyć o promowane miejsca grom w barażach, tak? Czyli pierwsze i drugie miejsce, po pierwsze i drugie miejsce, bo droga do drugiej ligi jest bardzo długa i wyboista, ponieważ trzeba w pokonanym polu zostawić 12 zespołów, tak? Jest 16 województw, a tylko 4 zespoły awansują do drugiej ligi. Trzeba wygrać 6 meczy, tak? W półfinałach i finałach. Myślę, że mamy zespół, żeby zająć pierwsze, drugie miejsce i myślę, że prowadzimy też rozmowy z zawodnikami, którzy by nas wzmocnili w tym decydującym momencie, co pozwoliłoby nam osiągnąć ten cel, który mamy postawiony. Czyli przez zawodnika. Już w tym roku chcemy awansować, tak? Znaczy w tym sezonie nie ma, jak to się mówi, ogromnego parcia i ciśnienia na zawodników, bo ja zawsze mówię, że to się nie możemy cisnąć. Ale mówię, budujemy budżet. W tym roku jesteśmy w stanie zbudować ten budżet. Czyli mówimy tak, budżet nie gra, pieniądze nie grają, ale budujemy budżet, żeby zawodnicy lepiej grali, tak? Tak, żeby mieli tą motywację, żeby w przyszłym sezonie, bo jest ogromny przeskok, bo jeżeli pan mnie pytał o trzecią ligę, ja mówiłem tak. 60, 70 czy 80 tysięcy, bo taki budżet trzeba byłoby mieć na rozgrywki regionalne, przyjmując wszystkie opłaty.
najniższy poziom. Tak, który my występujemy. A jeżeli mówimy o drugiej lidze, jest niesamowity przeskok, tak? Bo to już jest szczebel centralny i tutaj wzrastają koszty i to wtedy dochodzą też koszty zawodników, bo tu już trzeba byłoby stypendia i tak dalej. I tutaj, jeżeli, żeby myśleć, bo teraz zastanawiamy się, tak? Wejść do drugiej ligi. Ja znam zespoły, nie będę jej tu wymieniał, które bardzo mocno chciały wejść i później generalnie rzecz biorąc przegrywają te mecze i są bardzo nisko w tabeli. Morale się to odbiera. Tak, morale to odbiera wśród zawodników, ale też wśród kibiców i tak dalej. I to wygląda nie najlepiej. Żeby mieć ten środek tabeli, powiedzmy, mówię o środku tabeli, to budżet w drugiej lidze, takiego drugiego ligowego zespołu, musi od 200 tysięcy w górę, tak? To jest minimum 200 tysięcy trzeba mieć. Czyli, czyli mówimy tak, 200 tysięcy jest szansa wtedy być... Tak, w drugiej lidze. Tak, utrzymać się. Dobrze. Tak. Obchody się zaczęły już i zaczynają obchody. Co zamierzacie zorganizować? Jakie uroczystości związane z jubileuszem 10-lecia? Powiem tak. 10 lat, piękny jubileusz. Pomyśleliśmy sobie, że zorganizujemy go na sali. Bez nadęcia, nie korzystamy z jakichś wielkich sal widowiskowych, zrobimy to na hali, ponieważ robimy to dla ludzi i dla kibiców. W związku z tym formuła jest taka, że serdecznie Państwa zapraszam z tego miejsca. Jutro, czwartek, 5 stycznia, godzina 17, hala Jana Pawła. Mecz między obecnym zespołem BTS Elektros Bolesławiec, a zawodnikami, którzy w przeszłości grali w naszym zespole. Niektórzy skończyli kariery, niektórzy grają w innych zespołach. To taki mecz pokazowy, bym powiedział. Taki mecz pokazowy, aczkolwiek jeden i drugi zespół, co z trenerami rozmawiałem, chce wygrać i nikomu nie chce odpuścić. Także wiem, że nie będzie jednym i drugim łatwo, bo generalnie rzecz biorąc, każdy będzie chciał się tutaj pokazać. Między setami zaplanowaliśmy występy artystyczne, nie będę zdradzał, ale myślę, że bardzo ciekawe. Zaprezentujemy też naszą młodzież. Myślę, że mamy przygotowane... pewne niespodzianki między setami, także impreza bardzo ciekawie się prezentuje. Robimy to dla naszych kibiców, dla naszych wszystkich, którzy kochają siatkówkę i nie tylko, nawet ci, którzy nie byli jeszcze, serdecznie zapraszam, aby zobaczyć. Myślę, że będzie doskonała zabawa. Serdecznie zapraszam, czwartek, 5 stycznia, godzina 17. Panie prezesie, na tym spotkaniu jubileuszowym będzie na pewno zapewne gość, który cały czas bębni tam i za kim będzie ten bębni? No właśnie, myślę, że za dwoma zespołami będzie kibicował. No nie da się, to zobaczymy. Zespoły wystąpią, to mogę zdradzić, wystąpią w jubileuszowych koszulkach. Jedni będą w białych, drudzy będą w żółtych i to będą takie... Zrobię tęczowo, tak? Będą żółte, powiedzmy, elektryczne, tak? Będą elektryczne i będą jubileuszowe dziesięcioleciem klubu, zagrają z numerem 10 nasi zawodnicy i to są pamiątkowe koszulki. Będzie prowadzący, też były zawodnik, bardzo fajna postać. Zobaczcie Państwo, naprawdę szykuje się bardzo ciekawe. Myślę, że parę konkursów też zorganizujemy i dla publiczności. Nie chcę zdradzać, chcę zostawić troszkę dozę takiej niepewności i niech to będzie niespodzianką. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Panie prezesie, dziękuję bardzo za miłe spotkanie. Naszym gościem był Jacek Łuczkowski, prezes Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie.